Dzień dobry, witam Państwa na 31. sesji Rady Miejskiej w Ożarowie. Witam Państwa radnych, witam Panów Burmistrzów, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Obsługę Rady. Witam Państwa. Przedstawię porządek obrad. Pierwsze, otwarcie obrad 31. sesji Rady Miejskiej w Ożarowie. Drugie, stwierdzenie prawomocności obrad. Trzecie, przedstawienie porządku obrad. Halo? Czwarte, przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. Piąte, informacja burmistrza halo, z działalności... Informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Szóste. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy Ożarów na 2021 rok. Siódme. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wnioskach do budżetu gminy Ożarów na 2021 rok. Ósme. Przedstawienie opinii burmistrza w sprawie wniosków komisji stałych. Dziewięć. Dyskusja. Punkt dziesiąty. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ożarów na 2021 rok. Jedenaście. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ożarów na lata 2021-2030. 12. Rozpatrzenie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. B. Uchwalenie gminnego programu przepraszam, przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. C. Powołania komisji inwentaryzacyjnej. D. Zmiany uchwały nr 30/196/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zasad ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej. E. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. F. Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów. G. Wystąpienia z apelem o ujęcie inwestycji budowy obwodnicy Ożarowa i Wyszmontowa w programie dróg krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku. H. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w celu powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, to jest prowadzenia środowiskowych domów samopomocy. I. Realizacji projektu usługi indywidualnego transportu door to door. 13. Wolne wnioski i zapytania. 14. Zamknięcie obrad 31. sesji Rady Miejskiej w Ożarowie. Czy są jakieś wnioski do zmiany w porządku obrad? Nie widzę, dziękuję. Bardzo proszę o przedstawienie informacji działalności międzysesyjnej, panie burmistrzu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. W związku z decyzją ministra edukacji, nauka w szkołach odbywa się w sposób zdalny. Niestety rozwiązanie to powoduje problemy zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. We wszystkich szkołach wiejskich funkcjonują oddziały przedszkolne wraz ze świetlicami. W Ożarowie działa świetlica szkolna. Duża grupa nauczycieli prowadzi lekcje zdalne w pracowniach szkolnych. Mamy tam dobre połącza internetowe i sprzęt komputerowy. Czas pracy zdalnej wymaga od nauczycieli znacznie większych nakładów pracy niż zajęcia w szkole. Zgodnie z decyzjami ministra przerwa świąteczna będzie od 23 grudnia do 2 stycznia. Następnie na terenie całej Polski będą ferie szkolne od 4 stycznia do 18 stycznia. Na dzień dzisiejszy pan minister mówi, że uczniowie wrócą do szkół 18 stycznia. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. W przedszkole w Ożarowie pracuje. Niestety mamy część nauczycieli i obsługi na zwolnieniach lekarskich bądź na kwarantannie. Obecnie trwają zapisy na zajęcia dla przedszkolaków w trakcie ferii. Na czas ferii chcielibyśmy uruchomić działalność świetleń środowiskowych. Jeśli nie będzie zakazu, to wtedy utworzymy. Dzieci mają już dość siedzenia w domach i też myślę, że chcą spotkać się z rówieśnikami. Decyzje zapadną w okresie międzyświątecznym. Niestety ze względu na czas pandemii nie odbędzie się wigilia dla seniorów. Planujemy jedynie paczki świąteczne dla uczestników domu seniora i klubu seniora. Pracownicy klubu seniora są w kontakcie ze swoimi podopiecznymi i jeśli zachodzi jakaś potrzeba, to interweniujemy w różnych sprawach. W ramach rządowego programu pomocy dla seniorów z terenu naszej gminy zgłosiły się dwie osoby i pracownicy OPS-u są z nimi w kontakcie i na bieżąco pomagają.
Urząd Miejski i inne jednostki gminne są zamknięte. Obsługujemy interesantów za pomocą kontaktów elektronicznych, telefon, mail lub zwykłą pocztą. Pracownicy schodzą na parter często w celu załatwienia klientów. Mamy tam dwa boksy przygotowane specjalnie dla klientów. Wniosek gminy Ożarów Door to Door uzyskał dofinansowanie w wysokości 380 tysięcy zł. Jest to 100% kosztów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w ramach tego projektu zakupimy samochód dla przewozu osób niepełnosprawnych wyposażony w windę i miejsce do mocowania wózka. Zatrudnimy również na okres 19 miesięcy kierowcę oraz asystenta. Osoba niepełnosprawna będzie mogła zamówić bezpłatną obsługę transportu do lekarza, urzędu czy też na zajęcia rehabilitacyjne. Będzie to faktycznie likwidowanie białych plam transportowych. W razie potrzeby osoby wykluczone będą miały możliwość dojazdu i z powrotem do domu. Gmina Ożarów uzyskała również dofinansowanie od wojewody z programu Funduszu Dróg Samorządowych na realizację poszerzenia jezdni do 5 metrów oraz wykonania nowej nakładki asfaltowej wraz z odtworzeniem rowu i wjazdów na posesję na odcinku drogi z Jakubowic do Janowic. Dofinansowanie wynosi 200 tysięcy złotych. Całość kosztów po przetargu wynosi 330 tysięcy. Termin realizacji do końca czerwca przyszłego roku. Projekt gminy Ożarów, budowa centrum opiekuńczo-mieszkalniczego w Sobowie uzyskał dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Jesteśmy jednym z 87 projektów na łączną kwotę 163 milionów, które zostały zatwierdzone do realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego. Szacunkowa wartość całego projektu wyniesie około 5 milionów złotych. Projekt chcemy zrealizować na działce w Sobowie zakupionej w bieżącym roku od komornika. Termin zakończenia inwestycji to koniec 2022 roku. Obecnie opracowywany jest projekt na budowę tego obiektu. Znajdą się tam pokoje dla osób niepełnosprawnych oraz po różnych operacjach, które wymagają opieki całodobowej lub natychmiastowej. Ponadto chcemy tam zlokalizować centrum rehabilitacyjne, a na dzień dzisiejszy na zabieg rehabilitacyjny, jak Państwo wiedzą, trzeba oczekiwać nawet do 6 miesięcy od daty uzyskania skierowania. Zakończyliśmy roboty związane z asfaltowaniem dróg w terenie gminy. W tym roku wykonane zostały nakładki asfaltowe na następujących odcinkach dróg. W Nowym dojazdowa do Pól, w Bałtówce w kierunku Sobowa, w Tominach do Państwa Zwolińskich, w Wyszmantowie do Państwa Rzycińskich, w Stróży do Państwa Rutkowskich, w Linianach w kierunku Śródboża, na terenie Technikum w Ożarowie również, w Maruszowie wzdłuż wału i do Państwa Skrzyńskiego. Zakończony został również montaż kamer monitoringu na drogach wjazdowych do Ożarowa. Obecnie trwa szkolenie pracowników Straży Miejskiej i obsługi oraz przygotowanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wynikających z przepisów. Gmina Ożarów wspólnie z pozostałymi 7 gminami powiatu opatowskiego i starostwem opatowskim została zakwalifikowana do programu pilotażowego prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy celem opracowania strategii rozwoju powiatu opatowskiego. Chcemy wspólnie opracować różne projekty, które zostaną ocenione przez zewnętrznych konsultantów zmierzające do rozwoju całego powiatu, jak i poszczególnych gmin. Zadanie jest duże, a czas stosunkowo krótki. Zakończony do tego projektu jest przewidywanie na koniec 2021 roku. Wypracowane projekty będą miały szansę na realizację z nowego regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego. Tu muszę na marginesie powiedzieć, że jakoś sąsiednie gminy, muszę to lekko skrytykować, nie wykazują wielkiego zainteresowania, a niestety jeśli nie będzie strategii, nie będzie opracowanego specjalnego programu, to trudno będzie sięgać indywidualnie każdej gminie po środki unijne. Zimowym utrzymaniem dróg, tak jak w latach poprzednich, na terenie gminy zajmie się Zakład Gospodarki Komunalnej. Zostało podpisane już porozumienie z Zarządem Dróg Powiatowych w tym temacie. W swoim zakresie zakład ma utrzymać drogi powiatowe i gminne. Ostatnie zimy są łagodniejsze, ale zdarzają się dni, kiedy
posypywanie dróg lub ich ośnieżanie jest niezbędne. W związku z zawieszeniem nauki w szkołach i brakiem dowozu dzieci do szkół, na wniosek przewodnika została przedłużona umowa na realizację tego zadania. Firma Olmas będzie oświadczyła usługi dowozu do końca roku szkolnego 2021 według tegorocznych cen biletów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy. Przepraszam. Ktoś z Państwa chce zabrać głos? Już patrzę. Pana tak. Młodożeniec, bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja muszę się odnieść do jednej kwestii przedstawionej przez Pana Burmistrza, a mianowicie na temat drogi do Janowic. I ja lub pamiętaj, że to nie jest przytyk do Ciebie, tylko mnie chodzi o sprawy formalne. Proszę Państwa, samego przedstawienia tematu przez Pana Burmistrza wynika, że droga dostała dofinansowanie w tym roku i została zakwalifikowana, ponieważ już odbył się przetarg pokazowy. I ja mam następujące pytanie do Pana Burmistrza i do Pana Zastępcy Burmistrza i do Pani Przewodniczącej. Jak to się dzieje, że spójna droga do Winkowi, droga w Prusach, wąwóz, na którą ludzie czekają 25 lat na ukończenie, jest odrzucane, a okazuje się, bo wiedziałem o tym, że pieniądze u wojewody są. Robi się krok, zostawia się te drogi, tak jak i drogę do pól na Prusach, a przeskakuje się, robi się inwestycje, pozyskuje się pieniądze. Przecież Wy możecie kłamać pozostałą część Rady, Panowie Burmistrzowie, ale mnie nie okłamiecie, bo jestem za inteligentny. Wy, robiąc w ten sposób, że każąc mnie, pokażecie mieszkańców mojego okręgu. A to, co robicie, to tylko pokazuje, że zachowujecie się nienormalnie, nieracjonalnie. I zwracam się do Pana Burmistrza Rędziaka, Panie Burmistrzu, chce Pan stosować na Burmistrza i w ten sposób, w który Pan robi kampanię, no to ona jest poniżej pasa. Dziękuję bardzo. Dobra. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź Pan Zastępca, Pan Rędziak. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, no na razie jeszcze nie ogłoszono wyborów, więc trudno mówić o kandydowaniu. Natomiast odnosząc się merytorycznie do tego, co Pan Młodożeniec mówi, ja proszę Państwa przypominam o dwóch rzeczach. Żeby złożyć wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, droga musi spełniać dwa kryteria. Musi być zaliczona do kategorii dróg gminnych i tu powiedzmy, że nie byłoby tematu z drogą w kierunku Binkowic, o której mówi Pan Przewodniczący. Natomiast musi posiadać pas drogowy o szerokości takiej, żeby można było wykonać nakładkę asfaltową 5-metrową i po pół metra pobocza. Niestety, jak Pan Przewodniczący wie, bo już rolnicy przecież rozmawiali, droga do Binkowic nie spełnia tego parametru, bo w sporej części ma ona szerokość aż 3 metry. Także tutaj niestety nie da się tego złożyć, Panie Przewodniczący. Składamy wnioski na te zadania, które mają szansę realizacji i nie zostaną odrzucone z powodów merytorycznych. Natomiast przypominam kolejny raz, o tym dyskutowaliśmy na ostatniej komisji, w zadaniach rocznych pod pozycją numer 15 znajduje się taki tytuł zadania. Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w miejscowości Prusy. Więc nikt pana przewodniczącego, ani pan burmistrz Majcher, ani zastępca nie prześladuje, brzydko mówiąc, i nie robi na złość panu przewodniczącemu. Jest przyjęty w propozycjach, o tym dyskutowaliśmy na ostatniej komisji budżetu i na spokojnie, naprawdę próbujmy realizować to, co możemy. Nie da się złożyć do Funduszu Dróg Samorządowych
drogi węższej niż dzisiaj 6 metrów. I to jest ostateczna wykładnia i nic więcej z tym nie zrobimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę adwokata pana Adama. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu. Pana wytłumaczenie jest racjonalne, tylko pan zaczyna od tego, czyli powiem pan zaczął. Po pierwsze, dlaczego wprowadzone było na bieżący rok do budżetu realizacja drogi Przybysławice Winkowice, wspólnie dla koleżanki Joli Bącik i wspólnie dla mnie jako radnego i mieszkańców podlegających pod mój okręg. Dlaczego to wprowadzone było? I wiemy o tym, żeby zbudować drogę, żeby ona miała 5 metrów, to trzeba dołożyć środków własnych, żeby ją do takich parametrów przekształcić. Proszę pana, szanowny panie burmistrzu, droga w Prusach w wąwozie do drogi pisarskiej czeka na realizację 20 lat, dobrych jak mieszkakiem, jak się nie mylę. I wie pan o tym doskonale, że to jest wąwóz, cholerny wąwóz. I tam należy poszerzyć, żeby droga uzyskała ta samo jak i do Winkowic parametry drogi po 5 metrów. To pana wytłumaczenie jest racjonalne, jakbyśmy chcieli od razu ad hoc tylko robić nakładkę asfaltową. A tu projekt, moja propozycja była skierowana na poszerzenie tej drogi w Prusach i zbudowanie w takim samym ciągu, jak idzie w dalszym odcinku do drogi od Jakubowic do Prus. I żebyśmy cię rozumieli. I jeszcze następna sprawa. Ujęcie w projekcie budżetu, panie burmistrzu, budowa drogi dojazdowej do Pól, to pytam cię, za punkt widzenia zależy od punktu siedzenia interpretacji. Ja mogę to uważać za dokończenie i moi mieszkańcy za dokończenie drogi dojazdowej do Pól, specjalną pulą ponad 45 tysięcy na ten projekt dofinansowania dróg dojazdowych do Pól. Bo jest niezrealizowana droga dojazdowa na tak zwanych hektarach Jakubowskich. A pan wrzuca, bo ma pan prawo odejścia i podrzucić, że to jest droga akurat Prusa. Poznamy po owocach i czynach. Dziękuję. Ja na przykład, ja już wam nie wierzę. Nie wierzę, bo nieraźście mnie oszukali. Nie wierzę wam. Dziękuję. Pani Jola Wąsik, bardzo proszę. Ja to tylko chciałam powiedzieć dwa zdania, szanowni państwo, że ja tą drogę tu zgłaszałam już w 18 roku od Jakubowic do Janowi. Także ona tam chyba nie bardzo koliduje z innymi drogami. Tu tą drogę, co jest Jakubowic do Winkowic, to muszę ze panem przewodniczącym Adamem będziemy pracować nad tym, żeby tych rolników wspólnić, żebyśmy poszerzyli tą drogę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Bo tu Joli nie było przecyku żadnego do ciebie ani do drogi, bo ona jest bardzo potrzebna. Przechodzimy do punktu 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bardzo proszę, pani skarbnik. Są równi, równiejsi. Uchwała numer 163 łamana przez 27 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta i gminy Ożarów na 2021 rok. Siódmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: Monika Dębowska-Sołtyk, przewodnicząca, Iwona Kudła, członek, Wojciech Czerw, członek, po rozpoznaniu projektu budżetu miasta i gminy Ożarów na 2021 rok na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity, dziennik usztaw z 2019 roku, pozycja 2137, postanawia zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej miasta i gminy Ożarów na 2021 rok z uwagami zawartymi w treści uzasadnienia.
Uzasadnienie. Burmistrz miasta i gminy Ożarów, spełniając wymogi określone w artykule 238 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami, przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały budżetowej zgodny jest z artykułem 211 ust. 5 i artykuł 212 ustawy o finansach publicznych. Dochody budżetu przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej, w szczegółowości według działów, rozdziałów i źródeł paragrafów. Wydatki budżetu przedstawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków określonych w artykule 236 ust. 3 i 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. W założeniach projektu budżetu spełniony został wymóg z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Analiza wydatków zaplanowanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej wskazuje na to, że zaplanowane zostały w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatki na zadania... Nie słychać. Wydatki na zadania własne, obowiązkowe, z wyjątkiem zaplanowania obowiązkowych zadań gminy w dziale 900 i rozdziale 926 i 900.001. Część wydatków będzie realizowana w postaci dotacji określonych w załącznikach do uchwały budżetowej. Gmina zaplanowała również wydatki finansowe ze środków unijnych. Planowane na 2021 rok wydatki budżetowe są wyższe od planowanych dochodów budżetowych, w związku z czym w uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowany jest deficyt budżetowy. W projekcie wskazano źródła sfinansowania deficytu. W projekcie uchwały budżetowej w związku z planowanym deficytem i koniecznością spłaty zaciągniętych zobowiązań zaplanowano przychody w łącznej kwocie 11 781 305 złotych 98 groszy pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 665 773 złote 40 groszy, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze zasadami szczególnymi wykonania budżetu określonymi w innych ustawach na kwotę 1 528 082 zł oraz przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 87 450 zł 58 groszy oraz kredytów w kwocie 6 500 000 zł. Rozchody budżetu na 2021 rok nie są planowane. W przychodach budżetu nie uwzględniono natomiast kwoty 100 000 zł, która to kwota wynika z zapisu paragrafu 7 treści normatywnej projektu uchwały. Ustalone zostały limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W projekcie budżetu zaplanowana została rezerwa ogólna zgodnie z artykułem 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została prawidłowo określona według artykułu 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1856. W projekcie uchwały budżetowej określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczono w całości na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.
W zapisie treści normatywnej dotyczącej planowania środków w omawianym zakresie projektu uchwały, paragraf 5, uwzględniono natomiast przychody w wysokości 100 tysięcy złotych, które to przychody nie znajdują odzwierciedlenia w założeniach budżetu. W paragrafie 7 ustęp 2 projektu określone zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które są wyższe o 423 125 zł 26 groszy od planowanych do uzyskania dochodów. Wskazać należy, iż stosownie do uregulowań wynikających z artykułu 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 1439 z późniejszymi zmianami, system gospodarowania odpadami zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców opłat gminy na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej, nie odniesiono się do przyczyny planowania wyższych wydatków od planowanych do uzyskania dochodów. Zaplanowane zostały również dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków funkcjonowanych komunikacyjnych lub dworców, które przeznaczone zostaną na wydatki na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego stosownie do uregulowań wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 1944. Upoważnienia zawarte w projekcie uchwały budżetowej odpowiadają zakresowi upoważnień, jakich może udzielić organ stanowiący organowi wykonawczemu w uchwale budżetowej. Określony w paragrafie 15 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej jest zgodny z artykułem 13 punkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Stwierdzono również nieprawidłowości, niezgodności w zakresie planowanych przedsięwzięć, w zakresie finansowania i nazw zadań pomiędzy projektem budżetu a projektem wieloletnim prognozy finansowej. Stosownie do artykułu 229 o finansach publicznych, wartości przyjęte w przedłożonym projekcie budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok. Reasumując powyższe, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Pouczenie. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych burmistrzowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. No i tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę teraz przedstawić opinię RIO o deficycie planowanym. Uchwała nr 164 łamana przez 2020 siódmego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ożarów na 2021 rok. Siódmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, przewodnicząca Monika Dębowska-Sołtyk, członkowie Iwona Kudła, Wojciech Czerw, po rozpoznaniu projektu uchwały budżetowej na 2020 rok przedstawionego przez burmistrza miasta i gminy Ożarów na podstawie artykułu 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami oraz artykuł 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych
Tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2137, uchwala co następuje. Miasto i gmina Ożarów ma możliwość finansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok deficytu budżetu w kwocie 11 781 305 zł 98 groszy. Uzasadnienie. W projekcie uchwały budżetowej miasta i gminy Ożarów na 2021 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie 60 418 231 zł 99 groszy oraz wydatki budżetowe w kwocie 72 199 537 zł 97 groszy. Deficyt budżetu 2021 roku w wysokości 11 781 305 zł 98 groszy zaplanowany zgodnie z dyspozycją artykułu 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 6 500 000 zł, nadwyżki budżetowej w kwocie 3 665 773 zł 40 groszy oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 615 532 zł 58 groszy, co wynika z paragrafu 3 projektu uchwały budżetowej. Wskazane w projekcie uchwały budżetowej miasta i gminy Ożarów źródła przychodów finansujących deficyt budżetowy określone są w artykule 217 ust. 2 punkt 2, 5 i 8 ustawy o finansach publicznych. Przychody z tytułu kredytów uwzględnione w limicie zobowiązań przewidywanych do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu określonym w paragrafie 10 projektu uchwały budżetowej przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych. Reasumując powyższe ustalenia, skład orzekający stwierdza możliwość sfinansowania deficytu zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej miasta i gminy Ożarów na 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że pani Bożena Małecka chce zabrać głos. Bardzo proszę. Dzień dobry. Chciałam się zapytać o jedną sprawę, ponieważ pewnych rzeczy no, albo nie rozumiem, albo po prostu trzeba mi wyjaśnić. Mamy tutaj opinię RIO o budżecie. Jak rozumiem, słowo opinia, to ona nie jest wiążąca dla nas jako dla radnych. A no właśnie, jeśli jest obowiązkowa, bo przecież to jest Regionalna Izba Obrachunkowa, to ja bym poprosiła tylko o kilka słów wyjaśnienia odnośnie tego, że jedne może sprawozdania czy opinie się nam przedstawia, a inne powiedziałabym nie, powiedziałabym ukrywa. Ponieważ czekam pół roku jako radna na przedstawienie Radzie wystąpienia pokontrolnego z 10 czerwca 2020 roku. Jest to o Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach i kończy się to całe wystąpienie, 30 stron, uwag do wiadomości Rada Miejska w Ożarowie. Więc na Radzie nie było w ogóle mowy o takim wystąpieniu. Rozumiem, więc wiem, że nie ma jedno do drugiego, ale mówię tutaj o RIO. Więc chciałabym usłyszeć, czy ta Regionalna Izba Obrachunkowa w jakiś sposób pan burmistrz jest od niej, nie wiem, uzależniony, czy to sprawuje w końcu ten kontrolny, tę kontrolę, czy nie. No bo jeżeli jest coś pozytywnego, pojawia się u nas w tabletach, pojawia się na stronie gminy. Jeżeli natomiast są uwagi, to tego nie ma. I odnośnie tyle, odnośnie Izby Obrachunkowej, może to jest przeoczenie, bo wiem, że w prasie się ukazała rozmowa z panem burmistrzem. No ale chyba jeśli jest do wiadomości rady, to trzeba tę radę powiadomić. Więc tylko tytułem wyjaśnienia proszę o parę słów.
dzisiejsze opinie, które zostały przedstawione, jeszcze jedna będzie dotyczy budżetu, jest to obowiązkowe, żeby było przedstawione przed analizą czy zatwierdzeniem budżetu, dlatego dziś są przedstawiane. Te, o... Tak. Ale to nas interesuje, radny. Pytam tylko, czy wszystkie są obowiązkowe, ponieważ jeśli RIO kończy informację, że ja panią rozumiem, ale ja nie chcę tego analizować. Ja się tylko pytam, jaka jest relacja między burmistrzem i RIO. Nie ma pani prawnik i żałuję, bo zapytałabym jej. Proszę państwa, do zatwierdzenia budżetu, bo dziś dyskutujemy o budżecie. Do zatwierdzenia budżetu wymagane są te dwie opinie. O budżecie i o deficycie budżetowym. I to państwu przedstawiliśmy. Natomiast tamto, nie wiem, miało być wpuszczone do sieci na BIP-ie i nie wiemy dlaczego, jesteśmy zaskoczeni, że nie ma tego. To tak, wyślemy, nie ma problemu po prostu. No, dziwne, że państwo tyle czasu, nie, no ja też nie zobaczyłem, czy jest na stronie, czy nie ma, ale tu jesteśmy zaskoczeni, bo nawet Paweł sprawdzał u kolegi, czy jest, czy nie ma, no po prostu, bo wydaje nam się, żeśmy po prostu bezpośrednio po tym tego. Nie ukrywam, że częściowo opóźnialiśmy, bo czekaliśmy na orzeczenie jeszcze ostateczne. Ale to orzeczenie ostateczne nie zostało do dzisiaj przysłane z pewnych powodów, o których nie chciałbym tutaj mówić, bo to nie my zawiniliśmy, tylko były firmy, które się z nami nie rozliczyły odpowiednio, a w przypadku, gdybyśmy wystąpili do Regionalnej Izby Rachunkowej z informacją, że te firmy się nie odliczyły, to byłaby dla nich duża kara. Tak. I dlatego nie realizowaliśmy tego, podejrzewam, do końca. Proszę pani Małecka. Ponieważ tutaj mamy taką informację i to jest związane z budżetem. Przedstawić Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy stosownie do artykułu 21 ustęp 1 punkt 1. Dobrze, w takim razie myślę, że jeszcze do tego trzeba wrócimy do tego tematu, a dziś zajmiemy się budżetem, ponieważ naprawdę mamy bardzo napięty program, mamy dużo punktów. Jeszcze pan młodożeniec, bardzo proszę, ad voce. Dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, bardzo celowe było pytanie koleżanki Bożenki a propos Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo to z tego wynika, że Izba traktuje uznaniowo, a uznaniowo również pani przewodnicząca przedstawia powiadomienia. Panowie burmistrzowie, chcę państwu zasygnalizować, że ja się zwróciłem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na temat budowy studni głębinowej. Panie Adamie, bardzo proszę. Dwa zdania. Proszę. Dwa zdania. Nie będę rozwijał tematu, tylko i zakończę pewną sekwencję bardzo ważną. I szanowni państwo, zwróciłem się o tą studnię głębinową na posesji Nadleśnictwa Ostrowie. Wróćmy do tego, panie Adamie, wróćmy do tego w sprawach różnych. Bardzo proszę pana. Ale już, to już, tylko chcę zaznaczyć, bo to jest związane z tym tematem. I wiecie państwo, i podpisałem się jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. A Izba Obrachunkowa w Kielcach mi mówi, że jako osoba fizyczna nie mam prawa żądać kontroli. Panie Adamie, my nie będziemy zarządzać pracą Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bardzo proszę, wróćmy teraz do tematu. Pani... To jest kłamstwo, to jest układ. No jest to pana zdanie i wolno tak panu myśleć. Teraz przechodzimy jeszcze, pani skarbnik, opinia o wieloletniej prognozie finansowej. Panie Adamie, dziękuję. Na razie wrócimy, jeżeli pan będzie ten temat podejmował w sprawach różnych. Pani skarbnik, proszę. Uchwała nr 162 łamana przez 1027 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały wieloletniej... Wyłączyło się, przepraszam.
wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Ożarów na lata 2021-2030. Siódmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie przewodnicząca Monika Dębowska-Sołtyk, członkowie Iwona Kudła, Wojciech Czerw na podstawie artykułu 13 ustęp punkt 12 oraz artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2137, po zbadaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030 postanawia zaopiniować pozytywnie przedłożony przez burmistrza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ożarów na lata 2021-2030. Uzasadnienie. Przygotowany przez burmistrza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030 wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok w systemie BESTIA stosownie do uregulowań zawartych w artykule 230 ustęp 2 punkt 1 i ustęp 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera obligatoryjne załączniki wynikające z ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa gminy sporządzona została zgodnie z artykułem 227 wyżej wymienionej ustawy. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika, że wieloletnia prognoza finansowa gminy zawiera kontynuację przyjętych założeń w obowiązującym WPF w zakresie spłaty dotychczasowego zobowiązania oraz wykazanych do realizacji przedsięwzięć. Wielkości wykazane w objaśnieniach odpowiadają wartościom ujętym w wieloletniej prognozie finansowej. Skład orzekający zwraca jednak uwagę, że w załączniku określającego przedsięwzięcia nie ujęto zadania majątkowego świetlice szkolne i wiejskie, które to zadanie ujęte jest w załączniku inwestycyjnym do projektu budżetu. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera upoważnienia dla organu wykonawczego wynikające z artykułu 228 ustęp 1 i 2 oraz artykuł 232 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Wartości przyjęte w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot, przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2021 rok stosownie do artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. Kwota długu gminy wynika z załącznika do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030 i obejmuje lata, na które zaciągnięto zobowiązania oraz sposób sfinansowania spłaty. Całkowita spłata wyżej wymienionego długu nastąpi w 2030 roku. Jednak błędnie wskazano przeznaczenie nadwyżki budżetowej w zakresie 2030 roku poprzez jej niepełne przeznaczenie. Przyjęte wartości do wyliczenia wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych pozwalają stwierdzić, iż relacja określona w tym przepisie spełnia wymogi ustawowe. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej spełnia zasady planowania budżetu w poszczególnych latach, przede wszystkim zachowania równowagi budżetowej, określenie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, zachowanie relacji wynikającej z artykułu 242, 3 i 4 w sposób umożliwiający uchwalenie budżetu zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Mając na powyższe, należało postanowić jak na wstępie. Może ja tutaj wyjaśnię ten bardzo proszę. Bo tutaj jest skład orzekający zwraca uwagę, że w załączniku nie ujęto zadania majątkowego świetlice szkolne i wiejskie. Takie zadanie mamy jako zadanie bieżące, realizowane przez 3 lata i to zadanie było ujęte w bieżącym zadaniu. Natomiast zadanie majątkowe jest to kwota 64 zł, które świetlice w ubiegłym roku nie wykorzystały na wydatki i te 64 zł właśnie znalazło się w wydatkach bieżących zamiast wydatkach majątkowych. I to jest właśnie ten błąd.
I jeszcze coś tu. Aha, i jeszcze tu jest tak napisane, że błędnie wskazano przeznaczenie nadwyżki budżetowej w zakresie 2030 roku poprzez jej niepełne przeznaczenie. Bo jak sobie tam zajrzymy do wieloletniej prognozy finansowej, to jest 200 tysięcy złotych. No natomiast, pomyłka, było napisane 100 tysięcy złotych. To zostało poprawione, jak i to do obecnego budżetu. I jeszcze może takie wyjaśnienie co do opinii w sprawie projektu samego budżetu, bo też tutaj coś było napisane. Zaraz postaram się to wyjaśnić. W opinii dotyczącej projektu budżetu tutaj mamy napisane, że nie uwzględniono kwoty 100 tysięcy złotych, która wynika z zapisu paragrafu 7 treści normatywnej projektu uchwały. Te 100 tysięcy złotych to są środki, o których mówiliśmy, że zostaną one niewykorzystane z alkoholi. I te środki zostały zapisane w paragrafie 7 projektu uchwały budżetowej, natomiast nie zostały one dołączone do pozycji, która mówi o przychodach budżetowych. I jako przychody budżetowe zostały one dołączone do środków, do których otrzymaliśmy z funduszów samorządowych, tych inicjatyw lokalnych. Tam mieliśmy 1 528 082 zł w projekcie budżetu, natomiast do budżetu już w uchwale budżetowej, którą Państwo mają, jest te 100 tysięcy złotych z alkoholi dołączone po stronie wydatkowej w załączniku numer 2. Tam było 180 tysięcy plan roczny. Jest 280 tysięcy i zostało dołączone do przychodów, jest zamiast 1 582 082 jest 1 682 000 zł. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania do przedstawionych opinii? A jeszcze może Pani Przewodnicząca, jeszcze może takie krótkie zdanie, że obowiązek wydawania opinii przez Regionalne Izby Obrachunkowe wynika z ustawy o finansach publicznych. Tak. Dlatego takie opinie w projekcie budżetu, WPF-u i możliwości spłaty deficytu Regionalna Izba ma obowiązek wydawać w stosunku do każdej gminy, każdego miasta, każdego. I ja uważam, że te opinie są dla nas bardzo wiążące, bo my jako radni nie jesteśmy fachowcami aż tak mocno zaangażowanymi w fundusze gminy, żebyśmy wszystko dokładnie rozejrzeli. A ta opinia jest wystawiana przez fachowców i sądzę, że na tej opinii powinniśmy się opierać. Każdy czyta i analizuje każdy paragraf. To są takie jedyne opinie obowiązkowe wynikające z ustawy o finansach publicznych dotyczące planowania i wydatkowania budżetu, bo nie jest to sprawozdanie ani nie jest to jakaś tam kontrola. To jest zupełnie co innego. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wnioskach do budżetu gminy Ożarów na 2021 rok. Proszę pani Krysia Wieczorek, przewodnicząca Komisji Rozwoju i Budżetu. Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wnioskach do budżetu gminy Ożarów na rok 2021. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 roku zapoznała się z wnioskami do budżetu na rok 2021 złożonymi przez pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej w Ożarowie. W drodze głosowania przyjęto następujące wnioski. Pierwsze, wykonanie projektu oświetlenia ulicy Monte Cassino. Drugie, wykonanie wodociągu w miejscowości Gliniane ulica Skałecznica. Punkt trzeci, remont budynku OSP Ożarów. Punkt czwarty, budowa świetlicy wiejskiej w Tominach. Piąty wniosek, utwardzenie drogi ulica Makowa. Szósty wniosek, zakup aparatu RTG dla SPZOS w Ożarowie. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje powyższe wnioski i tym samym wnosi o przyjęcie ich przez burmistrza Ożarowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz proszę pana burmistrza o wyrażenie swojej opinii w sprawie tych wniosków. Szanowni Państwo, nie będę powtarzał punktów, bo myślę, że zapamiętaliśmy wszyscy i chciałem powiedzieć, że każdy z tych wniosków opiniuje pozytywnie i zostały one włączone w projekt budżetu roku przyszłego.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan Adam Młodorzeń chce zabrać głos. Dziękuję, pani przewodnicząca. Wysoka Rado, szanowni państwo, zwrócę do przewodniczącej Komisji Budżetowej, a mianowicie pani przewodnicząca ujęła tylko wnioski złożone przez komisję, które były głosowane. A ja natomiast chcę się od niej do tego, co było zawarte w budżecie na bieżący rok, a dotyczące mojego obowiązku. Ja przypomnę, że pani przewodnicząca hucznie, bojucznie mi mówiła, no popatrz, ile ty masz w swoim okręgu. Oświetlenie w wąwozie drogi krajowej numer 79 nie zrealizowano. Oświetlenie drogi betonowej w kierunku Winkoli nie zrealizowano. Droga do Winkoli, wspólna droga z radną koleżanką z Jakubowi, nie zrealizowane. Droga w Prusach nie zrealizowana. Dlaczego na ten temat nie jest zawarte żaden wniosek Komisji Budżetowej i Rozwoju? Zrobiono tylko krok do przodu i tych inwestycji wszystkich poza tą, którą można się domyślać, czy to jest droga wyjazdowa na pola tak zwane jakubowskie, czy droga łącząca z drogą pisarską w Wyślecie, nic nie zrealizowano i nie przeniesiono tych niezrealizowanych inwestycji na rok następny. To tak ma działać Komisja Budżetowa? Teraz gdzie jest Komisja Rewizyjna? Usnęła? Ja po prostu nie rozumiem waszego działania. To jest nieodpowiedzialne. To jest po prostu zachowanie niemerytoryczne, dyskryminujące was jako reprezentantów, jako radnych, tym bardziej przewodnicząca Komisji Budżetowej. Nie realizuje się tego, co jest zapisane, a przychodzi się do innych tematów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mój kochany kolego, a gdzie ty byłeś na poprzednich komisjach? Ja nie słyszałam, żebyś wniosek jakiś skonstruował i żebyś go podał, żebyśmy przegłosowali, tak jak inni radni podali te 6 wniosków, które tu przedstawiłam. A to, co ty podajesz, to jest koncert pobożnych życzeń. To każdy z nas 15 ma taki koncert na swoim terenie. I każdy koncert pisze jako wnioski do budżetu, a burmistrz może, ale nie musi je wykorzystać. Także oddzielmy dwie różne sprawy. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Dyskusja na budżetem. To jest zapisane w projekcie na bieżący rok. I to jest wasza wina. To jest wasze nieudacznictwo. Celowa destrukcja. Panie Adamie, więc jeżeli jest to zapisane w zadaniach na ten bieżący rok, będziemy czekać na wykonanie, że jest niezapisane we wnioskach, no ale sądzę, jeżeli będzie to możliwe do wykonania, czy ten pana wniosek, czy inny, na pewno będą wykonane. Pani przewodnicząca, dzisiaj 16 grudzień, kiedy będzie wykonanie? Co pani, żartuje ze mnie? Ale przeniesione jest to na rok następny, dostaliśmy uzupełnienie. Nie jest przeniesione. No widział pan te 100 tysięcy na drodze. Nie ma osiedlenia w drodze krajowej. A, no przedstawiam. Dokumentacja się robi. No przecież jak nie ma. Przechodzimy do punktu 9. Dyskusja już zaczęła się w zasadzie nad budżetem. Bardzo proszę. Pan na poziomie regionalnym. Pan burmistrz, proszę bardzo. Proszę państwa, ponieważ budżet to jest rzecz niezwykle ważna dla naszego funkcjonowania, stąd też chciałem państwu troszeczkę przybliżyć może może nie radnym, ale wszystkim państwa, którzy słuchają nas, jeśli chodzi o nasz budżet, jak został zaprojektowany. Budżet na 2020 rok udaje się nam zrealizować bez korzystania z kredytu. Można powiedzieć, że zrealizujemy wszystkie planowane zadania. Ograniczenie wydatków wynikają jednak z zamknięcia pewnych dziedzin i ograniczeń ustawowych. Na przykład jeśli chodzi o organizację wielu imprez, na przykład Święto Wiśni, Przegląd Koni, Dni Ożarowa Dożynki i wiele innych imprez kulturalnych czy też spotkań. Wydatki
te inwestycyjne realizujemy jednak wszystkie. Szanowni Państwo, chciałbym obecnie przedstawić projekt budżetu na 2021 rok. Zakładamy z nim po raz kolejny deficyt. Mamy nadzieję, że w ciągu roku uda się uzyskać dodatkowe środki na inwestycje, które tak jak w latach ubiegłych pozwolą nam nie zaciągać kredytu. Jak przypomnę, gmina nie ma złotówki kredytu zaciągniętego na funkcjonowanie na gminy. Dochody budżetu 60,4 miliona, w tym dochody bieżące 58,4 miliona, dochody majątkowe 2 miliony złotych, a wydatki 72 miliony 600 tysięcy złotych, w tym wydatki bieżące 60,5 miliona złotych oraz wydatki majątkowe 12,1 miliona złotych. Wydatki współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej to jest 5,7 miliona złotych. W tym wydatki bieżące to jest 1,7 miliona złotych, to jest świetlice środowiskowe i senior na plus. Wydatki inwestycyjne to są 4 miliony złotych, to jest oczyszczalnia ścieków, remont szkoły, barter szkoły i pierwsze piętro zespołu szkół ogólnokształcących imieniem Edwarda Szylki w Ożarowie. Co prawda zakładamy deficyt 12,2 miliona złotych, ale jego pokrycie to będzie 1,6 miliona złotych środki od premiera, to są pieniądze na fotowoltaikę i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Te pieniądze mamy na koncie, proszę Państwa. 4 miliony złotych środki z nadwyżki z lat ubiegłych, wpłyną rozliczenia po prostu za inwestycje wykonane w ubiegłym roku. 0,1 miliona złotych środki unijne niewykorzystane w 2020, to są pieniądze ze świetlic i klubu seniora, a także 6,5 miliona złotych, to jest przymierzamy kredytu na pokrycie deficytu, tak jak powiedziałem, nie jest to definitywnie, że po niego sięgniemy. Rezerwy obowiązkowe, to jest ogólna rezerwa, to jest 150 tysięcy złotych oraz celowa, to jest 178 tysięcy na zadania kryzysowe, to jest zarządzenie kryzysowe, jest to obowiązek wydzielenia z budżetu gminy takiej kwoty. Środki ze sprzedaży napojów alkoholowych to jest 180 tysięcy złotych oraz niewykorzystane z ubiegłego roku 100 tysięcy złotych, czyli będzie do wykorzystania 280 tysięcy złotych. A także środki przeznaczone na fundusz sołecki to jest 750 tysięcy złotych. To są pieniądze, które mogą samorządy grad sołeckich wykorzystać na realizację zadań własnych przewidzianych w ustawie. Planowane dochody. To jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego do działalności Urzędu Miejskiego 123 tysiące złotych przeznaczone na realizację zadań urzędowych, Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Sprawy Wojskowe, Działalność Gospodarcza. Pragnę tu Państwu przypomnieć, że na tym stanowisku pracuje 4 osoby w Urzędzie Miasta, a dotacja wynosi tylko 123 tysiące złotych. Czyli 3/4 środków gmina, tak jak to Państwo mówi, że nie utrzymuje, samorządy nie utrzymują, to jest to definitywny przykład, że 3/4 środków gmina dopłaca do administracji rządowej. Dochody podatkowe zaplanowano na wysokości 24,8 miliona złotych. Wynika to z faktu uzgodnienia z Państwem radnym tutaj i Państwo podjęli taką uchwałę, że wysokość stawek podatkowych w roku 2021 będzie taka sama jak w roku 2020. Stąd też dochody w tym dziale są porównywalne do roku 2020. Od osób prawnych zaplanowaliśmy dochody 12,4 miliona złotych, podobnie jak w roku obecnym. Od osób fizycznych plan dochodów wynosi 1,8 miliona i jest porównywalny z dochodami roku bieżącego. Również opłata eksploatacyjna 1,8 miliona złotych jest podobna. Zgodnie z pismem ministra finansów zmniejszone są wpływy z PIT-u. Było 7,2 miliona złotych, na rok 2021 jednak zaplanowane jest 7 milionów złotych. Natomiast o 200 tysięcy złotych wzrosną planowe dochody z CIT-u. Było 1,3 miliona złotych, a planujemy 1,5 miliona. Nie wiem jak to będzie. Myślę, że tutaj te informacje rządowe są zbyt optymistyczne. Subwencja oświatowa została na tym samym poziomie, 10,3 miliona złotych. Natomiast subwencja wyrównawcza wzrosła do 2 milionów złotych. Wzrost o 100 tysięcy złotych. Świadczy to o znacznym spadku dochodów gmin województwa w ogóle. W latach ubiegłych gmina Ożarów wpłacała do ministra finansów składkę.
jako gmina zamożna. A w tym roku jesteśmy na trzecim miejscu w województwie świętokrzyskim pod względem dochodów na mieszkańca. To jest tak, Sitkówka, Połaniec i Ożarów jest trzeci. I otrzymujemy subwencję wyrównawczą z budżetu. To znaczy, że dochody samorządów gminnych zbiedniały po prostu. Dochody ze stołówek szkolnych i przedszkolnych spadły o 20 tysięcy złotych. Wiadoma rzecz, że 590 tysięcy złotych to jest kwota, która zmniejszona ze względu na liczbę dzieci w szkołach. Dotacja do opieki społecznej to jest 2,9 miliona złotych, na takim samym poziomie jak w roku 2020. Dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy taka sama jak w roku ubiegłym, 727 tysięcy złotych. Środki unijne na prowadzenie świetli czy klubów senior podobne do 2020 roku, czyli 1,3 miliona złotych oraz 300 tysięcy złotych dodatkowo. Środki na program 300 tysięcy na senior plus, senior na plus. Środki na program 500 plus zaplanowano w wysokości 9,6 miliona złotych. Było w 2020 9,4. Natomiast na zasiłki rodzinne było 4,6 miliona złotych, a zostały zaplanowane na 4,8 miliona złotych. Zaplanowano również zwiększenie wpływów z opłat za odpady komunalne zgodnie z uchwalonymi stawkami do wysokości 1,3 miliona złotych. Jest to wzrost o 200 tysięcy złotych. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska wzrost o 100 tysięcy do wysokości 750 tysięcy złotych. Wpływy z kryjowej pływalni na tym samym poziomie 400 tysięcy złotych, było 380. Zobaczymy też, nie wiem, czy się nam uda zrealizować. Sprzedaż gruntów zaplanowaliśmy na kwotę 50 tysięcy złotych. Zaplanowaliśmy również zwrot w wysokości 1 miliona złotych z inwestycji. To jest remont parteru i pierwszego piętra zespołu szkół ogólnokształcących. Te pieniądze wrócą po prostu, bo jeżeli wniosek jest złożony do kancelarii premiera i program wsparcia dla samorządów zostanie zrealizowany, to zapewne te środki dostaniemy i jest sygnał, że te środki po prostu nieoficjalnie dostaliśmy. Zaplanowano również zwrot środków z remontu oczyszczalnych ścieków 940 tysięcy złotych. Oczyszczalnie realizujemy już, jak Państwo wiedzą, część środków wypłacimy w tym roku, a dotacja, która przyjdzie nam na ten cel, to będzie właśnie zwrot tych kosztów częściowych. Łącznie zaplanowano dochody w wysokości 64 miliona złotych w porównaniu do roku 2020, wzrost o 900 tysięcy złotych. Planowane wydatki w dziale 600, czyli transport, 3,4 miliona złotych, to jest remont dróg w Sobowie, w Janowie, w ulicy Hrabanowskiej, drogi obok Bieleckiego, ulica Akacjowa, Dębowa, Kruków, Dębno, Janowice, projekt ulicy Przemysłowej. Dział 700, zakup gruntów, to jest 170 tysięcy złotych. Dział 750, administracja, wydatki 6,6 miliona złotych. Środki na promocję porównywalne do roku 2020. Dział 754, 1,6 miliona, w tym policja 10 tysięcy złotych, straże pożarne 860 tysięcy złotych, bo tu wchodzi remont strażnic z Funduszu Sołeckiego, straż miejska 550 tysięcy złotych. Dział 801, oświata 22,6 miliona złotych, zwiększenie o 1,2 miliona złotych, subwencja na poziomie roku 2020, proszę zwrócić uwagę, w tym wynagrodzenie 15,1 miliona złotych, a 10,3 miliona złotych jest subwencji, czyli 5 milionów wydajemy, samorząd gminny wydaje już na same wynagrodzenia. Szkoły podstawowe 15,6 miliona złotych, to jest wzrost o 900 tysięcy, bo było dzieci. Przedszkola 3,2 miliona złotych, porównywalne z rokiem 2020. Wzrost wydatków dla dzieci z niepełnosprawnościami 420 tysięcy do kwoty 750 tysięcy złotych. To są kwoty, które dzieci z różnymi dysfunkcjami, na które otrzymuje się i tu trzeba się z tego po prostu rozliczyć poprzez zatrudnienie fachowca ze specjalistycznymi przygotowaniem do edukacji tych dzieci. Dział 850 zdrowie, niewykorzystane są środki z tzw. kapsulowego. Zamknięcie szkół i środków kultury. Dział, bo wiadomo, że nie udało się nam wtedy zrealizować tych pieniędzy ze względu na zamknięcie tych placówek, których czasem staraliśmy się zrealizować te środki. Dział 852, opieka społeczna, wzrost o 250 tysięcy złotych, wydatki 5,4 miliona złotych,
DPS-y. Już na DPS-y za naszych pensjonariuszy, którzy są rozmieszczeni w różnych częściach naszego kraju, płacimy 650 tysięcy złotych. Więc proszę Państwa, aż się prosi, żebyśmy rozpoczęli budowę ośrodka dla osób potrzebujących, starszych w naszej gminie. Już nie chodzi o to, że jest to 650 tysięcy złotych, tylko że sponsorujemy miejsca pracy poza gminą Ożarów. Gdybyśmy mieli taką placówkę w gminie Ożarów, to te pieniądze, nawet gdyby były wyższe, to poszłyby na wynagrodzenie i utworzenie nowych stanowisk pracy. I nad tym pochylamy się i myślę, że będziemy z Radą Miejską na ten temat jeszcze dyskutować co do roku przyszłego, bo część tych tematów zrealizujemy poprzez tą placówkę, którą przymierzamy w Sobowie, ale myślę, że również czas pomyśleć o domu spokojnej starości na terenie gminy Ożarów. Jeśli chodzi o dożywianie, na tym samym poziomie 200 tysięcy złotych. Dział 855, rodzina, zwiększenie o 500 tysięcy złotych. To jest wydatki 15,3 miliona złotych. W tym program 500 plus 9,6 miliona złotych, wzrost o 200 tysięcy złotych. Zasiłki rodzinne 4,8 miliona złotych, wzrost o 300 tysięcy złotych. Dział 915, oświetlenie, wydatki 3,1 miliona złotych, jest to fotowoltaika, wydatki 2,4 miliona złotych, program pomocy dla samorządów, z tego programu właśnie, pozostała kwota zapłata za energię i dodatkowe lampy LED-owe, które około 200 jeszcze chcemy przymieścić. Tak, to są te przymysławice, które pan Adam również tu upominał się. Dział 919, gospodarka komunalna, wydatki związane z remontem oczyszczalni ścieków, 3 miliony złotych i tak jak powiedziałem, proszę Państwa, jesteśmy na etapie realizacji, część rachunków zapłacimy w tym roku i po prostu uzyskamy później z dotacji pewien zwrot. Dział 921, miejsce gminne ośrodek kultury, wydatki 970 tysięcy złotych, w tym dostosowanie wejścia dla niepełnosprawnych. Biblioteka, wydatki 840 tysięcy złotych, 70 tysięcy pieniędzy przeznaczamy na remont kościoła w Glinianach. Oczywiście mam nadzieję, że dalsza realizacja tej inwestycji będzie prowadzona dalej, bo ksiądz boryka się z ogromnymi problemami finansowymi. Myślę, że uzyska te środki i my dofinansujemy zgodnie z naszą ustawą i z ustawą, która mówi wyraźnie, możemy dofinansować jedynie do kwoty 20% inwestycji. Środki Funduszu Sołeckiego również są przeznaczone na działalność różną w danych miejscowościach. Kultura fizyczna 2,8 miliona złotych, z tego obiekty sportowe, czyli basen i stadion 2,4 miliona złotych, czwarta liga piłki nożnej, oczywiście tenis stołowy, brycz, treningi dzieci i młodzieży 270 tysięcy złotych. Fundusz Sołecki w całej gminie to, jak mówiłem wcześniej, 750 tysięcy złotych. Ogółem wydatki 72,6 miliona złotych, w tym wynagrodzenia 24,9 miliona, inwestycje 12,1 miliona złotych. Środki z budżetu Unii Europejskiej już dziś mamy 5,7 miliona złotych. Myślę, że nie jest to ostatni temat i dlatego mówimy o deficycie, bo jeżeli zaistnieje sytuacja, że uzyskamy jakieś środki unijne, no to będziemy szukać również w naszej gminie środków na uzupełnienie tej dotacji po to, żeby nie zmarnować żadnej szansy, która płynie z dystrybucji środków unijnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa radnych do dyskusji nad budżetem. Czy są jakieś głosy? Proszę Pani Małecka. Brakuje tysięcy. Pomyłka, tak. Pisarska. Możliwe. Pomyłka pisarska. Tak. Czwarty punkt, tak. Dobrze, tak. Proszę bardzo, kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę, znaczy, że przedyskutowaliśmy już dostatecznie. Przechodzimy do punktu 10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu.
Czytam projekt. Uchwała nr 31, łamane przez 200/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ożarów na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera C, D i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami, w związku z artykułem 211, 212, 214, 217, artykułem 222 ust. 1 do 3, artykuł 235, artykuł 236, artykuł 237, artykuł 258 ust. 1, artykuł 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 60 418 231,99 zł. Z tego dochody bieżące 58 429 278,99 zł. Dochody majątkowe 1 988 953 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 72 600 040 zł 97 groszy. Z tego wydatki bieżące 60 545 333 zł 97 groszy. Wydatki majątkowe 12 054 707 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt pierwszy. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3. Punkt drugi. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. Punkt trzeci. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 716 280 zł 57 groszy. Wydatki bieżące 1 752 106 zł 57 groszy. Wydatki majątkowe 3 964 174 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu gminy w kwocie 12 181 808 zł 98 groszy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pierwsze z kredytu w kwocie 6 500 000 zł. Punkt drugi. Nadwyżki budżetowej w kwocie 3 966 276 zł 40 groszy. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonym w odrębnych ustawach, paragraf 905, 1 628 082 zł. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o funduszach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 87 450 zł 58 groszy zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 181 808 zł 98 groszy według załącznika nr 5. Paragraf 5. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 150 000 zł, celową w wysokości 177 888 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 177 888 zł. Paragraf 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 6. Ustala się dochody w kwocie 180 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 280 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tekst jednolity, Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 2277 ze zmianami oraz przychody w kwocie 100 000 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w artykule 18 wyżej wymienionej ustawy i artykule 10 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 176.
Ustala się dochody w kwocie 750 tysięcy zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 3 749 110 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, prawo ochrony środowiska, tekst jednolity, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 1219 ze zmianami. Ustala się dochody w kwocie 1 300 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 1 723 000 zł 125 26 groszy na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 1439 z późniejszymi zmianami. Ustala się dochody w kwocie 15 tysięcy zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, wydatki w kwocie 15 tysięcy zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2475 ze zmianami, paragraf 8. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie zbiorczo dla samorządowych zakładów budżetowych. Przychody 5 162 000 zł, koszty 5 162 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 9. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 10. Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 milion zł, w tym kredyt 1 milion złotych. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 500 000 zł, w tym kredyt 6 500 000 zł. Paragraf 11. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w paragrafie 10 niniejszej uchwały. Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami, paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie, związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych. Paragraf 13. Ustala się wydatki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 749 806 zł przeznaczone na zadania własne. Paragraf 14. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku. Proszę o przygotowanie głosowania. Proszę pani Mariola, już jest, dobrze. Ela Osial. Dziękuję bardzo. 13 za, 1 przeciw. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Gratuluję zarządowi gminy. Gratuluję wszystkim państwu. Dziękujemy również wszystkim. Dziękujemy wam, państwo radni, za to, że tak rzetelnie podeszliście do tematu. Myślę, że wspólnie będziemy to realizować i korzyści, jakie wynikną z tego, na pewno będą każdego z was satysfakcjonować. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, wniosek formalny, 5 minut przerwy. Bardzo proszę, ogłaszam 5 minut przerwy.
Już idę. Panie Adamie, proszę o potwierdzenie kworum. Ile mam? Jest kworum, nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Wznawiamy obrady po przerwie. Przechodzimy do rozpatrywania kolejnych uchwał. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Bardzo proszę, pani skarbnik. Dziękuję. Uchwała nr 31/2001/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ożarów na lata 2021-2030. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 226, 227, 228, 229, 230 ustęp 6 i artykuł 232 ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Ożarów na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Upoważnia się burmistrza do punkt pierwszy zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2. Punkt 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt 3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2. Punkt 4. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wynikających wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w artykule 38 ustęp 1 punkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 22/120/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2029 z późniejszymi zmianami. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o przygotowanie głosowania. Jola Wąsik i Monika. Jest Monika? O, teraz już jest. Dziękuję bardzo. 13 za, 1 przeciw. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do uchwały. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik USA 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 4.1 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jednolity, dziennik USA z 2019 roku, pozycja 2277 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o głosowanie. Monika Buglewska. Dziękuję bardzo. 13 za, 1 przeciw. Uchwała została podjęta. Uchwała gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 10 ust. 1 do 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, tekst jednolity, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 852 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Jola Wąsik. Jola Wąsik. Halo Jola, czy się słyszymy? No, coś się urwało. Kipiej! Karka poleciała z nią. Może i tak. Pani Wąsik, jesteś na linii? Jest, jestem, bo tak mi się nie odbija. Dobrze, dziękuję bardzo. 13 za. Uchwała została podjęta. W Nuni pilnuje, to musi gotować. Następny projekt uchwały, powołanie komisji inwentaryzacyjnej. Bardzo proszę o krótkie wyjaśnienie pana sekretarza, przewodniczący komisji. Szanowni Państwo, w związku z wygaszeniem mandatu radnej świętej pamięci pani Danuty Bień, zaszła konieczność uzupełnienia składu komisji inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia na terenie gminy Ożarów. Komisja zajmuje się przygotowaniem dokumentacji w pierwszej kolejności do pana starosty o decyzję uzgadniającą albo wskazującą dany teren, działkę, zamienie gminne. Później ponowna weryfikacja, sprawdzenie, tłumaczenia Archiwum Państwowe w Radomiu i przedstawiamy, komisja przedstawia wniosek do wojewody o końcową decyzję przeznaczenia z mocy prawa, z mocy ustawy przejścia danej działki, danego gruntu na gminę Ożarów, no, a później oczywiście jest ostateczność, klauzula ostateczności i ujawnienie gminy Ożarów w księgach wieczystych. W związku z tym zaszła potrzeba uzupełnienia składu. Na początku kadencji w 2018 podjęliśmy uchwałę o składzie komisji. W tej chwili musimy tą skład komisji aktualizować. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 31 łamane przez 2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami oraz artykuł 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, dziennik ustaw 1990
1990 roku, numer 32, pozycja 191 ze zmianami, Rada Miejska w Żorwie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie. Tomasz Sobieraj, przewodniczący. Tomasz Pietras, członek. Andrzej Orzuk, członek. Reprezentanci Rady Marta Kozioł i Jolanta Wąsik. Paragraf drugi. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji na terenie gminy Ożarów. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 2 łamane przez 6 przez 2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. 14 za. Uchwała została podjęta. Uchwała w sprawie zmiany diety dla sołtysów. Uchwała nr 31 przez 2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 30 łamane przez 196 przez 2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zasad ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej. Na podstawie artykułu 37b ustęp ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Paragraf drugi, punkt pierwszy uchwały nr 30 przez 196 łamane przez 2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zasad ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej otrzymuje brzmienie. Wypłaty diet dokonuje się ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2020 roku. Proszę przegłosować. Chce pan coś powiedzieć? Dziękuję bardzo. 14 za. Uchwała została podjęta. Następny projekt uchwały. W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykuł 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tekst jednolity dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 1439. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Ożarów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości oraz przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Paragraf drugi. Gmina Ożarów w ramach usług i odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zapewnia odbiór zebranych odpadów komunalnych z podziałem na frakcję zmieszaną oraz na frakcję surowcową, w skład której wchodzą makulatura, metal i tworzywa sztuczne, szkło. Przyjęcie pozostałych odpadów komunalnych, w szczególności zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i przeterminowanych leków i chemikaliów, tekstylia i odzież, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i szczykawek, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, odpadów ulegających biodegradacji, zielonych, popiołu oraz frakcji surowcowej odpadów dostarczonych przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Zużyte opony przyjmowane będą w ilości nie większej niż 4 sztuki rocznie z gospodarstw domowych. Meble i inne odpady wielogabarytowe przyjmowane będą w ilości nie większej niż 500 kg rocznie od gospodarstwa domowego. W ramach usługi będą odbierane od właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych co najmniej jeden raz w miesiącu zmieszane odpady komunalne, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie zgromadzone w odpowiednich pojemnikach o pojemności 120 litrów w zależności od wielkości gospodarstwa domowego oraz co najmniej jeden raz w miesiącu frakcja sucha odpadów zgromadzona w odpowiednio znakowanych workach przeznaczonych do gromadzenia tej frakcji, to jest makulatura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, każde w odrębnym worku. Budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, co najmniej 2 razy w miesiącu, zmieszane odpady komunalne, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień, zgromadzone w odpowiednich pojemnikach oraz co najmniej 2 razy w miesiącu, frakcja sucha odpadów zgromadzona w odpowiednio znakowanych pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tej frakcji, to jest makulatura, metal i tworzywa sztuczne, szkło, każde w odrębnym pojemniku. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK będą określone w regulaminie. Do PSZOK przyjmowane będą wyłącznie odpady wskazane w ustępie 1 punkt B, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie zgodne z podziałem na frakcje. Odpady niespełniające wskazanego wymogu nie będą przyjmowane. Paragraf 3. Tworzy się ruchomy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie wystawki. Z każdej nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Ożarów, mebli i innych odpadów wielogabarytowych, m.in. szafy, regały, stoły, krzesła, komody, dywany, materace, meble ogrodowe, nie rzadziej niż raz do roku. Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, m.in. sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, urządzenia AGD, kontakty, włączniki, przewody elektryczne, żarówki, świetlówki, nie rzadziej niż 1 raz w roku. Odpady wymienione w punkcie A i B odbierane są w ramach ruchomego punktu selektywnej zbiórki odpadów w terminie zgodne z podanym harmonogramem. Odpady wymienione w ustępie 1 odbierane będą co najmniej 1 raz w roku, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wykonawcę, a zatwierdzonym przez zamawiającego. PSZOK przyjmie bezpłatnie odpady tylko od mieszkańców gminy Ożarów, powstałe wyłącznie na terenie nieruchomości zamieszkałych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami lub innego dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Ożarów. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli ich skład wskazuje na to, że nie należą do grupy odpadów komunalnych podanych w regulaminie funkcjonowania PSZOK, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uwagi i wnioski dotyczące niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych można składać ustnie bądź pisemnie, osobiście w Urzędzie Miejskim w Ożarowie w godzinach od 7 do 15, telefonicznie pod numerem 15 8610 700 bądź za pomocą poczty elektronicznej urząd@ozarow.pl. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf 5. Traci moc uchwała numer 45/335/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o zagospodarowaniu tych odpadów. Paragraf 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Bardzo proszę o głosowanie. -13, przeciw 1. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 oraz artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity dziennik ustaw 2020
2020 roku, pozycja 1439. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie nr 11/66/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Proszę głosować. Trzynaście za, jeden przeciw. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Uchwała w sprawie wystąpienia z apelem o ujęcie inwestycji budowy obwodnicy Ożarów i Wyszmontów w programie dróg krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 17 ustęp 1 punkt 3 Statutu Gminy Ożarów, Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2020 roku, pozycja 3756, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Występuje z apelem o ujęcie inwestycji budowy obwodnicy Ożarów i Wyszmontów w programie dróg krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Apel przekazuje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach oraz Ministrowi Infrastruktury. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeszcze przeczytam Państwu apel, jaki jest wystosowany jest od Rady Miejskiej. Apel o uwzględnienie w programie dróg krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku budowy obwodnicy Ożarowa i Wyszmontowa. W związku z trwającymi pracami planistycznymi przy przebudowie drogi krajowej nr 79 Ożarów-Sobótka, Rada Miejska w Ożarowie wnioskuje o uwzględnienie w programie dróg krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku budowy obwodnicy Ożarowa i Wyszmontowa. Duże natężenie ruchu samochodowego ciężarowego przez miasto wynikające z położenia Ożarowa na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 74 i 79 powoduje dużą uciążliwość, hałas, drgania, zanieczyszczenie powietrza, zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, utrudnienia w ruchu lokalnym. Po tych drogach odbywa się transport towarów i komponentów z kopalni świętokrzyskich, jak również z cementowni Ożarów na potrzeby całego województwa lubelskiego i wschodnich szlaków komunikacyjnych. Ruch ciężarowy działa również destrukcyjnie na nawierzchnię dróg, jak i na infrastrukturę sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i burzowej. Budowa obwodnicy jest więc jedynym rozwiązaniem mogącym w znacznym stopniu wpłynąć na odciążenie od ruchu pojazdów. Jest to rozwiązanie bardzo pożądane przez mieszkańców gminy Ożarów, którzy skarżą się na notoryczny hałas, jak również na zanieczyszczenie środowiska. Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miejska w Ożarowie wyraża nadzieję, że tak ważna dla naszego regionu inwestycja zostanie uwzględniona w programie dróg krajowych na lata 2014-2023. Proszę bardzo o głosowanie. Ja mogłem dwa zdania, pani przewodnicząca, wam się zwróciłem. Proszę bardzo, panie Modurzeniec. Dziękuję, pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni panowie burmistrzowie, bardzo pięknie ten apel jest napisany i zwracam się do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Ożarów i nie tylko użytkowników dróg, że naszym celem, tu wspólnym celem radnych, panów burmistrzów, jest zakwalifikowanie się ten nadarzającą się okazję rozbudowy drogi krajowej nr 79. Ona już uzyskała status drogi o przyspieszonym ruchu i w związku z jej rozbudową na odcinku 11,5 km będziemy próbować wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, która sprzyja temu tematowi i razem z radnymi, kto będzie chętny, z panami burmistrzami, będziemy pracować
na temat uzgodnienia obwodnicy Ożarowa i Wyszmentowa, która jest niezbędna, aby zabezpieczyć swobodny przejazd, swobodne, należyte mieszkanie wokół tej drogi, ponieważ jak Państwo wiecie, studenci, hałas, drgania, które wpływają na dyskomfort życia ludzi. Więc wspólnymi siłami jestem za, jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy okazali naprawdę wyrozumiałość. Idziemy do przodu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Bożenka chce zabrać głos. Proszę bardzo. Panie Adamie, proszę jeszcze przegłosować. Dziękuję bardzo. Pan Adam, proszę tak o głosowanie. Ponieważ jest to Kolejowa i Ostrowiecka, to są moje, że tak powiem, okręgi, więc ja pozwoliłam sobie też napisać petycję, zresztą już wcześniej rozmawialiśmy na ten temat. Bardziej z punktu widzenia mieszkańca, tu w tej petycji nawiązałam do tej petycji, którą wysłałam za pośrednictwem urzędu oczywiście do Generalnej Dyrekcji 1 lipca 2019 roku. I tutaj troszkę poszerzyłam te informacje, które wysyłamy do Generalnej Dyrekcji. Mamy nadzieję, to w skrócie, ponieważ widzę, że pewne rzeczy już tu zostały ujęte. Obecnie nasza sytuacja należy do dużo trudniejszych, a życie i mieszkanie przy drodze krajowej 79 coraz bardziej niebezpieczne, uciążliwe. Nasila się ruch samochodów ciężarowych. Obok ciężarówek z cementem koksują, ze żwirem, ze śmieciami. Ich to nasz jest coraz większy, co wiąże się z drganiami i hałasem. Aktualnie wielu mieszkańców ulicy Kolejowej, zarówno dorosłych, jak i dzieci, pracuje zdalnie, przebywając w domach. Praca wymaga skupienia, co staje się trudne lub niemożliwe, gdyż nie mamy nawet dłuższej chwili wytchnienia i ciszy. Od wczesnych godzin porannych towarzyszy nam jazgot, odgłosy ruchu ulicznego. Chociaż wszyscy czekamy na ustanie pandemii, lecz może przyjdzie nam pracować w takich warunkach jeszcze lata, w podobnych do dzisiejszych, przepraszam, warunkach. W dodatku zdalna forma zarobkowania staje się coraz popularniejsza. Na zakończenie pragniemy przybliżyć jeszcze jeden fakt, a mianowicie nasilenie się ruchu samochodów osobowych na naszej ulicy. W listopadzie powstał kolejny, trzeci już sklep spożywczy, ma dużą powierzchnię, parking, co zachęca mieszkańców z całej okolicy do korzystania z jego oferty. Mamy też duże sklepy z materiałami budowlanymi, stacje kontroli pojazdów. Nadmierny ruch i hałas rozpraszają kierowców, nasilają się wypadki, niestety także śmiertelne. 2 grudnia 2020 roku w kolizji z ciężarówką zginął kierowca osobówki, nasz sąsiad, znający realia tej drogi. Mamy nadzieję, że jego śmierć nie będzie nadaremna i że to może ostatnia na wspomnianym odcinku drogi krajowej 79. Apelujemy o pomoc i zrozumienie i gorąco prosimy o przychylenie się do naszej prośby. Naprawdę ten ruch jest tam bardzo, bardzo duży. Dziękuję bardzo. Podpisałam się Bożena Małecka w imieniu mieszkańców Ożarowa. No wiadomo, że grupy mieszkańców, no ale chyba nie będziemy wypisywać. Z petycją nie chodzę, bo nie ma na to warunków. Więc jeżeli ktoś uważa, ma ochotę, może się jeszcze podpisać, chociaż jak rozumiem, cała rada jest za. Tak. Przegłosowany został, dziękuję bardzo, 14 osób za. Pan Adam jeszcze chce zabrać głos przez chwilę. Ja jeszcze dwa zdania, pani przewodnicząca. Proszę. Mogę dwa zdania jeszcze w tym temacie? Proszę bardzo, tak. Dziękuję, pani przewodnicząca. Wysoka Rado, szanowni państwo, koleżanka Bożenka przedstawiła tak to z swojego punktu widzenia okręgu, a ja, szanowni państwo, podchodzę do tematu ogólnikowo, bo leży mi na sercu dobro mieszkańców Ożarowa, jak i wszystkich mieszkających przy trasie numer 79. Trasa numer 79 staje się druga pod względem ważności łącząca Warszawę z Krakowem, ponieważ już tam jest częściej dokończona siódemki, ale siódemka staje się przeładowana i musi być odciążony ruch z tamtej trasy. Jeszcze ta droga biegnie do Krakowa i z Krakowa do Bytomia 79. I w związku z tym, że jest potrzebna obwodnica Ożarowa i Wyszmontowa, a zarazem, szanowni państwo, przy tej okazji będzie regulowana budowa chodników, tak jak u mnie przy Wysławicach, gdzie jest niedokończone, to będzie dokończone. Będą przebudowane mosty, będą trzecie pasy ruchu, lewoskręty polikwidowane, tak, że będzie to służyć nie tylko mieszkańcom Ożarowa, ale wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Ożaru,
i wszystkich użytkowników. Dziękuję panie Adamie, ma pan rację. Wszystkim nam na tym bardzo zależy. Petycję pani Bożenki dołączymy. Każdy z nas mógłby napisać, ale to już zostało ujęte w tym apelu, a to dołączymy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, to jest prowadzenie środowiskowych domów samopomocy. Na podstawie artykułu 7 ustęp 1 punkt 6, artykuł 10 ustęp 1, artykuł 18 ustęp 2 punkt 12, artykuł 74 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami w związku z paragrafem 7 ustęp 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Tekst jednolity, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 249 oraz artykuł 18 ustęp 1 punkt 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 1876. Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego gminy Ożarów w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego i gminy Wojciechowice z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Upoważnia się burmistrza Ożarowa do zawarcia porozumienia, o którym mowa w paragrafie 1 uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak tylko chwilę gwoli wyjaśnienia. Powiem tyle, że pani kierownik z SDS-u na Komisji Budżetu nam wyjaśniła, że jest to po prostu przedłużenie tej umowy, ponieważ ta umowa między gminą Ożarów a Wojciechowicami trwała, kończy się w tym roku i należy ją przedłużyć, a kosztów z tego żadna gmina nie ponosi, ponieważ zadania SDS-u są w całości z budżetu państwa finansowane. Bardzo proszę o głosowanie. Jola Wąsik, dziękuję bardzo, 14 za, została uchwała podjęta. Uchwała w sprawie realizacji projektu usługi indywidualnego transportu door to door, to znaczy od drzwi do drzwi. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 oraz na podstawie regulaminu konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego stanowiący załącznik do uchwały nr 44 łamany przez 2020 zarządu PFRON z dnia 9 czerwca 2020 roku Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża zgodę na przystąpienie gminy Ożarów do realizacji projektu usługi indywidualnego transportu door to door w ramach konkursu grantowego realizowanego w ramach osi priorytetowej 2 efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym programu operacyjnego wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020. Paragraf 2. Uchwala kompleksową koncepcję organizacji usług transportowych door to door w gminie Ożarów zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 3. Uchwala regulamin świadczenia usług transportowych door to door w gminie Ożarów zgodnie z załącznikiem nr 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. 14 za. Uchwała została podjęta. Wyczerpaliśmy wszystkie uchwały, wszystkie projekty uchwał. Przechodzimy do punktu 13. Wolne wnioski i zapytania. Bardzo proszę, kto z państwa chce zabrać głos? Pani Marta Kozioł, bardzo proszę. Proszę państwa, ja mam do przekazania informację. Zamontowaliśmy na terenie Ożarowa dwa urządzenia zewnętrzne AED. W prostych słowach są to urządzenia, które pomagają ratować ludzkie życie, jeżeli zatrzyma się akcja serca. Te urządzenia zamontowane są, jedno jest przy ulicy Stodolnej na budynku spółdzielni mieszkaniowej. Jest ono oznakowane. Jest instrukcja nad urządzeniem, jak należy
tego używać. Drugie urządzenie jest zamontowane przy szkole, a właściwie na budynku szkoły zespołu szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie. My będziemy, proszę Państwa, starać się jako szkoła, gdzie mamy pierwszą pomoc liceum o takim profilu. Jeżeli koronawirus nam trochę, że tak powiem, odpuści i te obostrzenia będą mniejsze, będziemy starali się przeszkolić dużą część nie tylko młodzieży, ale i osób starszych, ponieważ są te defibrylatory ćwiczebne, więc można to naprawdę fizycznie nauczyć się tego robić, ale chciałabym powiedzieć, że są zamontowane, są proste w obsłudze, wszystko po kolei nam mówi urządzenie, co mamy robić, więc gdyby nie daj Boże coś się zdarzyło, prosimy, można to spokojnie używać, natomiast jest to urządzenie, przypominam, które pomaga ratować ludzkie życie, więc nie próbujmy używać tego i próbować jak to działa. Od razu powiem, że jeżeli się tego urządzenia użyje, wyciągnie się go z obudowy, bo to są urządzenia zewnętrzne, odporne na zimno, na ciepło, bo tak musi to funkcjonować, włączy się alarm. Więc też jeżeli jest konieczne do użycia, to tego się nie bójmy, bo to jest tak automatycznie skonstruowane, że trzeba po prostu, żeby było wiadomo, że to działa. Także myślę, że zrobiliśmy pierwszy krok w tym kierunku, żeby no, najlepiej by było, żeby nie trzeba było tego używać, ale prawda jest taka i tu wszyscy o tym wiemy, że mamy coraz starsze społeczeństwo, a to urządzenie może pomóc przed przyjazdem karetki czy przed przyjazdem lekarza. Także myślę, że tutaj jako radni też będziemy dalej działać w tym kierunku. Są na razie dwa urządzenia zamontowane w Ożarowie, ale wierzcie mi Państwo, że jak rozmawiam z ratownikami i z ludźmi, którzy zajmują się rozprowadzaniem tych urządzeń, naprawdę zdarza się coraz częściej, że tych urządzeń się używa i to ratuje ludzkie życie. Jest to rzecz, której się nie używa na co dzień, ale warto, żeby w skupiskach, tam gdzie jest więcej ludzi, takie urządzenia były. Myślę, że jest to temat, który będziemy kontynuować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Adam Młodożeńca-Dwoce. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Wysoka Rado, szanowni państwo, wracam się do koleżanki radnej, do Marty i chciałem ci podziękować za wykonanie tego dzieła początkowego. To taki prezent pod choinkę ratujący życie. Jak to chcę zmienić, że zgadzam się z tobą, że społeczeństwo coraz bardziej mamy starzejące się. Ale musimy, co za Marta zauważyć, że bardzo wiele ludzi młodych ma choroby serca i układu krążenia i im też jest to niezbędne. Te dwa punkty to takie pilatorowe i ja już dzisiaj będę prosił, że w następnym etapie takie urządzenie będzie przydatne bliżej drogi krajowej. Kierowcom różne zdarzają się historie sercowe i tak dalej, osób prywatnych, przyjeżdżających, które będą mogły skorzystać z tego urządzenia. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Ci, chwała Ci za to, wszystkiego dobrego. Dalszy działanie. Do widzenia. Dziękujemy za głos. Proszę Pani Radna, Pani Bożena Małecka. Dziękuję bardzo. Może kilka spraw bym chciała poruszyć. Proszę. Może z racji z mojego charakteru czy pracy, ale taka jestem i chciałabym pewne rzeczy wyprostować. Mam takie pytanie, Pani Halino. Ta droga do Państwa Życińskich, to jaką ma szerokość? Bo mnie się wydaje, że też jest dość 3 metry. No i jest wyasfaltowana. Tak, no ale to rozumiem. Ale właśnie o to chodzi. Czy nie możemy w jakiś sposób znaleźć środków, I te węższe drogi powoli asfaltować po to, żeby ułatwić życie mieszkańcom. Mówię to też dlatego, że i u mnie też na ulicy Makowej jest około 3 metrów, jest dojazd do mojego jednego z sąsiadów i dlatego pytam, no bo przecież wiadomo, że na takiej zasadzie to byśmy nigdy nie zrobili, jakbyśmy czekali na pieniądze z zewnątrz i wiem, że to można zrobić. Dlatego po prostu się tutaj odnoszę do tej sytuacji. Tylko Pani Bożenko, trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Tam jest dojazd do posesji tylko.
tam nie będą chodzić kombajny ani tego, bo nie ma takich pól. Natomiast tam, gdzie proponuje pan Adam, gdzie będą kombajny, gdzie będą ciągniki chodzić, tak, tam jest park. To na 3 metrach naprawdę zniszczymy drogę tego, bo kombajn ma rozstawienie około 3 metrów i tu jest cała rzecz. A tu jest droga tylko dojazdowa do posesji, gdzie nie będą kursować kombajny, bo tam nie ma drogi dalej. Kończy się na Życińskim droga i już. Ale właśnie czasami może trzeba głośno powiedzieć pewne rzeczy, żeby oczyścić, że tak powiem, atmosferę. Druga rzecz, bo tu też się zawahałam, jeśli chodzi o ten regulamin utrzymania w czystości. Napisałam takie pismo i wakacje było rozpatrywane dotyczące rozmieszczenia koszy, bo mieszkańcy wyprowadzają pieski na ulicy Ostrowieckiej wzdłuż tego chodnika i wyprowadzają też na ulicę Bohaterów Monte Cassino. No, na to pismo nie dostałam odpowiedzi, ja już się upominałam o tę odpowiedź. Byłam i na komisji skargi wniosków wtedy, ale gdzieś tak ta odpowiedź się nam rozmyła. Naprawdę pasowałoby, żeby tam z jeden kosz jednak był. Jeśli nie typowy na odchody, takie psie, to jakiś inny, bo jeden sprzątnie, a drugi powie, jak nie ma kosza, to nie sprzątam. Różni są ludzie. To samo z tymi tujami, które tam zostały zasadzone. To przecież zniszczone też były z tego względu, że no psy tam podbiegały i wiadomo, więc zniszczyły też te drzewa. Bardzo proszę, upominam się, chociaż jeden kosz na jednej, na drugiej ulicy, gdzieś w środku tej ścieżki, skoro nie można przeznaczyć 300 zł na kosz na odpady takie psie, żeby się też dzieci uczyły, bo on jest taki śmieszny trochę ten kosz, żeby dzieci chciały sprzątać po swoim pupilu, to chociaż zwykły, bo tamtych koszy nie ma. No i trzecia rzecz może dla mnie trochę przykra. Za budżetem głosowałam, ale chcę to powiedzieć głośno i wyrazić pewne swoje zdanie, ponieważ już 15 września złożyłam zapotrzebowania, że tak powiem, z mojego okręgu do budżetu. Otrzymałam jak najbardziej pismo od pana burmistrza, że zostaną pewne rzeczy zrobione, a potem nie widziałam tych informacji w budżecie. Owszem, pan mówi, że pamięta. Na przykład właśnie to oświetlenie na ulicy Monte Cassino, Bohaterów Monte Cassino, ale posłuchajcie panowie, ja złożyłam pismo, które było we wrześniu, wy jak najbardziej napisaliście mi, że tak, tylko jakby nie to, że przychodzę na komisję, to tego w budżecie po prostu nie było, dlatego jeszcze raz trzeba było złożyć wniosek. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli, że no można się śmiać, ale jeśli dostaję odpowiedź na piśmie, to ja ufam, że ktoś po prostu tego dopilnuje. Ja wiem, że macie dużo pracy, ale pewne rzeczy umykają, tak jak ten nieszczęsny, tak jak to nieszczęsne wystąpienie pokontrolne, bo tak, potem jakieś wakacje, potem coś innego, potem COVID i my zostawiamy, kiedy trzeba po prostu po kolei pewne rzeczy zamknąć i takie jest moje zdanie jako radnej, bo rada nie tylko sprawuje funkcję uchwałodawczą, ale sprawuje funkcję kontrolną i jeżeli mamy coś robić dobrze, no to róbmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Elżbieta Osiel, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Panowie Burmistrzowie. Chcę się zwrócić do wszystkich z okazji tego, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Nie jestem na miejscu. Chciałam złożyć wszystkim wszystkiego dobrego, dużo zdrowia dla całego społeczeństwa w Ożarowie, dla Państwa. Dziękuję za pracę przez cały rok tej Radzie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo za głos, za życzenia i wzajemnie. Jeszcze pan Adam Młodożeńca-Dwoce, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Do tablicy wzywała mnie koleżanka radna Bożenka Małecka i bardzo słusznie, zauważając, że droga do państwa dziesięci jest symetrowa i tam nie było problemu z położeniem asfaltu. Natomiast mieszkańcy Wilkowi, którzy będą mieli największy skrót w połączeniu z jasnolicami, oni są niższej rangi. I tam się nie należy. Widzicie Państwo, jak traktowani są wyborcy suwerenni, mieszkańcy poszczególnych okręgów. Następna sprawa, jeszcze przy okazji. Tak jak Bożanka zauważyła, protokół pokontrolny
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Polsce. Ani B, ani M, ani Kukuryku na ten temat. Nikt nawet nie spróbował wyjaśnić przyznania sobie nagród po 100 tysięcy złotych. A za to, że miałem odwagę cywilną powiedzieć to publicznie 26 sierpnia, to pan burmistrz doniósł na prokuraturę, że obraziłem naród polski i rząd konstytucyjny. I w ten sposób chcę mnie wyeliminować z życia radnego i publicznego. Ale panu się nie uda, panie burmistrzu. Za malutki pan jest. I no tym posunięciem, żeby pan wiedział, wypowiedział mi pan wojnę. Ministerstwo to nikt nie ma. I teraz masz pan wojnę na całego. Na całego masz pan wojnę. Następna sprawa. Wracam się do pana burmistrza Rędziaka. Panie burmistrzu, nie będę chciał na ten temat mówić już przed nowym rokiem, tylko dzisiaj jeszcze znów powiem na temat włączania i wyłączania właśnie tego oświetlenia. Dlaczego nie zabezpieczyliśmy pieniędzy na pierwszy rok, żeby zainstalować włączniki reagujące na ciemność i jasność? A co jest? One reagują na głupotę. A co jest? Nie tu jem to w budżecie, bo ja nie znalazłem. No przecież, a co jest zamontowane? Robi się zmrok i gaśnie, a później robi się pół. No jak to jest zamontowane? To nie jest. To są czasowe włączniki. Się tam giżarzu, jak już robi się winta. Po prostu minimalnej ilości. Panie burmistrzu. Panie Adamie, proszę dłużej spać. Nie będzie pan widział, czy się błyszczy. Nie. Nawet to... Panie Sabino, ja mam latarnię obok mojego mieszkania. Nie trafia, jak się to świeci w dzień. Trafiamy, świeciło się tak wiele, nic jak to teraz świeci się wszędzie. Ja się zwracam do pana burmistrza Martyna Majchera. Panie burmistrzu, to nie są wierzchowe wyłączniki. To są czasowe. Myśmy na ten temat rozmawiali z panem burmistrzem Rędziakiem. Tam się ustawia według wschodu słońca, wiadomo o tym, że widnie jest wcześniej przed wschodem słońca. I spójrzcie panowie, może że mam zdarzy jechać kiedyś w godzinie około godziny siódmej to zauważycie, że Wiedniówko jest, a wszędzie się światła świecą. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Adamie, wracając do tego, co pan mówi, że nie dostaliśmy tego regulaminu, tego protokołu z kontroli. Rozmawialiśmy, że to wystąpienie to było. To było wystąpienie, tak, ale tam było sprytnie ujęte w prasie, pan to już nagłaśniał nawet, bo tam było ujęte, że w jednej kwocie, ale niech się każdy rozejrzy, to było z 3 lat i to podzielicie na 36 miesięcy. W każdym zakładzie pracy są nagrody i tu gdyby było nadużycie, na pewno jakieś kary by za to wpłynęły, to nie, może nie, nie, nie czepiajmy się czyich wynagrodzeń, no ale... A wystąpienie będzie pewno, wystąpienie będzie pokazane dla nas, będzie zamieszczone. Ja tylko dodam, że temat jest zamknięty, temat jest nadal otwarty i jest w grze. Dziękuję. Dobrze. Pan burmistrz Rędziak chce zabrać głos, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w wydatkach jednorocznych w pozycji 25 jest wykonanie oświetlenia LED-owego 254 tysiące. W pozycji 26 jest wykonanie projektów oświetlenia 100 tysięcy. Jeżeli pan chce, panie Adamie, to w tych dwóch pozycjach znajdą się środki na tyle, żeby to wymieniać. Ja twierdzę, że są zamontowane regulatory i liczniki takie, jakie powinny być. Natomiast jak pan chce inne zakładać, niech pan zakłada. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No pan Adam Adwoce chce jeszcze, bardzo proszę. Szanowny panie burmistrzu, wie pan doskonale, że czujniki tak zwane zmierzchowe różnią się systemem włączania, reaguje na jasność ciemną. Czy ustala godzinę, tak jak pan mówił ze mną, że ustalone jest na godzinę wschodu słońca i się to włącza. A to się nie pokrywa, to pan doskonale, że się nie pokrywa z dniem
z rozpoczynającym się zgodnie z wschodem słońca. I zamykamy ten temat. Pan stoi przy swoim zdaniu, ja tu swoim, tylko za wszystko my płacimy podatnicy miasta i gminy Ożarów za marnotrawienie energii elektrycznej. Dziękuję. Proszę pani Marta Kozieł. Proszę Państwa, trochę wyciszajmy przed tymi świętami. Ja odnośnie świąt myślę, że życzenia oficjalnie to złoży pani przewodnicząca. Nie będziemy każdy osobno składać tutaj życzeń i burmistrzowie, ale ja odnośnie świąt, bo tak trochę się zrobiła mała awantura o to oświetlenie świąteczne na terenie Ożarowa. Wiem, że spółdzielnia mieszkaniowa będzie wieszać na deptaku jak zwykle. Wiem, że rynek będzie udekorowany. Ja mogę tylko, bo to było już mówione o tym, że chcielibyśmy, żeby tradycją stało się ubieranie choinki jakiejś takiej dużej w Ożarowie, ponieważ mamy specyficzny czas i te święta będą no trochę jednak inne od w cudzysłowie normalnych świąt, więc w tym roku postanowiliśmy ubrać choinkę. Na razie jest wyznaczona ta choinka taka duża na terenie przedszkola razem z przedszkolakami. Oni robią ozdoby, które z konkursu będą. Gmina zakupiła oświetlenie do tej choinki, a to też potrzeba trochę oświetlenia. Są to duże kulki wielkości piłki do tenisa ziemnego. Było mówione, że przedszkolaki będą ubierały. Nie odezwałam się wtedy, bo się za późno zorientowałam. W poniedziałek jest zaplanowane ubieranie tej choinki wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową, w której pracownicy będą pomagać ubierać. Także pomoże nam firma Bitnet, która użyczyła tego podnośnika, bo to jest duża choinka, jesteśmy umówieni na poniedziałek. Dzieciaki będą z przedszkola wychodzić grupami, czy jedną ozdobę zrobią na grupę, czy dwie, ale pewnie utrwalimy to jakimiś zdjęciami, żeby było, że te dzieciaki swoją choinkę ubierają. Napomknę tylko, że to będą, że to są zewnętrzne oświetlenie, jest wszystko atestowane, jest wszystko zgodnie z prawem. Szykujemy się koło 10, ale też trochę jesteśmy uzależnieni od firmy Bitnet, no bo oni też mają sporo. Wstępnie jestem umówiona na godzinę 10 ze spółdzielnią, z panią dyrektor przedszkola. Najpierw założymy światełka, a dzieci już będą wychodzić sobie tam grupami. To zależy od tego, jak to pani dyrektor przedszkola zorganizuje. Uzgodniane to z nią było wcześniej, więc myślę, jakiś zaczątek takiego ubierania wspólnej choinki będzie. To jest pierwsza rzecz, którą robimy w tym roku. Będzie to można dokupywać jakieś rzeczy, jakaś jedna duża choina może stać i jak przyjdą lepsze czasy bez obostrzeń, to może będziemy mogli wspólnie wszyscy zapalić światła na takiej choince, jak mieszkańcy Ożarowa i nie tylko, będą mogli się pojawić i rozpocząć ten czas świąteczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Pani Jola, widziałam, ale zrezygnowała chyba. Wobec tego, jak nie widzę już chętnych, wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa, dla Państwa radnych, a dla wszystkich mieszkańców gminy. Przede wszystkim zdrowia i jak najlepszej atmosfery w domach. Może nie będziemy wszyscy wspólnie tak, jakbyśmy chcieli, ale miejmy nadzieję, że te złe czasy miną, a w tej chwili po prostu miejmy szacunek do samych siebie wzajemnie, wtedy ten czas będzie lepszy, świat będzie lepszy. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia dla wszystkich Państwa. Ja również. Ja również, proszę Państwa, życzę przede wszystkim Państwu zdrowych, pogodnych świąt i rodzinnego szczęścia. Łączcie się z tymi, którzy nie mogą być z Wami, ale myślę, że również nasze życzenia dotrą do nich poprzez Wasze informacje i przekazy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Państwu. Zamykam obrady sesji. Dziękujemy bardzo.